Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Acer na konferencji w Nowym Jorku trochę zaszalał, bo przedstawił portfolio swoich notebooków nowych i tych serii jest naprawdę bardzo dużo, bo są Aspire E, F, ES, no pełno tego jest naprawdę. Dwa chyba najważniejsze modele, jeżeli chodzi o rodzinę bezpośrednio Aspire, to model S13 i R15. S13 to jest taki model, który jest bardzo lekki, 13-calowy, z bardzo dobrą specyfikacją, bo mamy tam matrycę Full HD, są procesory i7 szóstej generacji, bo to urządzenie właśnie jest nastawione szczególnie dla osób, które chcą być bardzo mobilne, ale chcą mocnej jakby jednostki, troszkę kosztem oczywiście karty graficznej, bo mamy tylko wbudowaną tam Intela grafikę HD 520. Natomiast procesory są no, naprawdę te najwyższej półki, więc to urządzenia na pewno będą fajne chodziły. Tym bardziej, że jest to wszystko połączone z dyskiem SSD. Tutaj mamy aż do 512 GB możliwość podłączenia czy tam wyposażenia sobie tego bezpośrednio modelu. Oczywiście jest wersja z ekranem dotykowym i bez ekranu dotykowego. Ta z dotykowym wytrzymuje troszkę dłużej na baterii, do 13 godzin. Na pewno ta bez dotykowego 11. Kolejnym urządzeniem jest na pewno laptop Aspire R15. To jest urządzenie też z podobną bardzo specyfikacją, natomiast jest trochę większe, bo mamy 15,6 cala. Warto natomiast wspomnieć o tym tutaj, że ten ekran możemy 360 stopni możemy po prostu sobie obracać. I to jest szczególnie fajne, jeżeli ktoś często chce sobie zrobić, no powiedzmy z takiego notebooka, taki trochę tablet, jeżeli chce go gdzieś postawić, żeby sobie coś tam obejrzeć, jeżeli chce zrobić jakąś prezentację, niekoniecznie może zawsze to jakoś tam wygodnie postawić, chociażby postawiając go w taką literkę V, zawsze mniej miejsca zajmujemy chociażby na stole. Specyfikacja tam jest dość podobna, natomiast oprócz dysku SSD możemy dołożyć sobie tam już przy tej większej konstrukcji 15-calowej możemy dołożyć sobie dysk HDD, więc no, konfiguracje są właściwie dowolne. Producent deklaruje tutaj do 9 godzin na baterii, więc wygląda to również ciekawe. Nie udało mi się niestety znaleźć chyba tego, co najbardziej wszystkich interesowało, czyli Acer Switch Alpha 12. Urządzenie hybrydowe, które oczywiście jest bez wentylatora, jest chłodzone cieczą i to jest w pewnym stopniu na pewno rewolucja, szczególnie dla osób, które cenią sobie ciszę, ale chcą mimo wszystko mieć jakieś wydajne urządzenie, no bo przecież nie mamy tu jakichś mobilnych procesorów. W momencie, kiedy odepniemy sobie tą hybrydę od klawiatury i mamy sam tablet, mamy tam normalny procesor i7 nawet, więc no to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, no i czekam, aż to urządzenie do mnie trafi. Trzymajcie się i pozdrawiam, cześć!